Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z Wami o godzinie 7:42. Jest bardzo wcześnie rano, ja najchętniej bym sobie jeszcze pospała. Ale witam Was w dniu z mojego życia. Jest to mój drugi dzień stażu w aptece. I w sumie nie mam Wam za dużo do powiedzenia, też ze względu na to, że się dopiero co obudziłam. Śmieszna historia jest taka, słuchajcie, że wczoraj o 52 minuty po północy było, jak skończyłam sobie czytać Zgromadzenie Cieni i byłam święcie przekonana, że dzisiaj mam na 12 i bardzo mi to odpowiadało, no bo też do dnia z życia gdzieś tam te 6 godzin pracy mniej mi to zaburzało. Natomiast coś mnie tknęło, żeby sprawdzić w kalendarzu, czy na pewno mam na 12, no i okazało się o tej pierwszej w nocy prawie, że jednak mam na 8. Więc przy tym, ile ja śpię, te 6 godzin, to mi tak nie za dużo mi to dało. Wiem, że dla Was to pewnie jest normalna ilość snu, dla mnie nie. Ale z pozytywnych rzeczy, to będzie to vlog poświęcony rozproszonemu światłu, czyli mojemu nowemu patronatowi, matronatowi. Jest to druga książka w Polsce wydana Melindy Law. Jest to autorka Ostatniej nocy w klubie Telegraf. I jeżeli pamiętacie, to czytałam ją w listopadzie i bardzo mi się podobała. Bardzo, bardzo dobrze ją wspominam, także byłam niesamowicie jakby ciekawa tego, co tutaj będzie w tej jej kolejnej książce, w szczególności, że ta jest, mam wrażenie, że ta grupa wiekowa jest trochę niższa, w sensie tutaj jest oznaczenie 14+, ja bym powiedziała 15+, bo pojawia się pewna scena erotyczna taka, ona jest wcale nie jest jakaś bardzo opisowa, ale pojawia się faktycznie. I co chciałam powiedzieć? Aha, no a jednak w ostatniej nocy w klubie Telegraf to była taka młodzieżówka, którą ja oceniłam jako mało młodzieżową młodzieżówkę. Była taka bardziej, powiedziałabym, że dla takiej starszej młodzieży, bo też poruszała dosyć trudną tematykę. Ale o tej książce porozmawiamy sobie trochę więcej później. Bardzo mi się podoba okładka, jest strasznie tak... Te kolory są takie sycące. A ja tymczasem idę do apteki i mam nadzieję, że po drodze się trochę obudzę jeszcze. Mamy godzinę 18, ja razem z Leonem czekam na naszych gości, że tak powiem, dlatego że kolega mojej koleżanki z pracy będzie nam mył materac, więc właśnie aktualnie na nich czekam, bo mają być chwilę po 18. I stwierdziłam, że wykorzystam ten czas, żeby Wam powiedzieć, co aktualnie czytam. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, co faktycznie czytam, a nie to, o czym Wam będę opowiadała, to słucham w audiobooku Pani March. Ta książka w ogóle ma jakieś bardzo niskie opinie, w sensie niskie oceny na Goodreadsie, bo ona ma jakieś 3,30, więc to jest dosyć niska średnia, jeżeli chodzi o Goodreadsa. W szczególności, że to nie jest wcale jakoś mało recenzji, tylko gdzieś koło kilku tysięcy. Nawet wydaje mi się, że coś chyba koło 10 tysięcy ocen, a ze 3000 opinii. Także byłam dosyć zdziwiona, jak po zakupie zobaczyłam te niskie oceny, ale moi znajomi, w sensie osoby, które ja obserwuję, oceniały tę książkę naprawdę wysoko, bo od 4 gwiazdek wzwyż, więc mam nadzieję, że mi też się spodoba. Jest to historia kobiety, która tak jak Rebeka, główna bohaterka Rebeki, nie posiada imienia, to znaczy jest panią March po prostu. Tam mieliśmy panią De Winter, tu mamy panią March. I jest to historia właśnie kobiety, której mąż napisał książkę i ona na samym początku dowiaduje się od sprzedawczyni tam sklepikarki, że ludzie podejrzewają, że to ona jest pierwowzorem bohaterki nowej książki właśnie swojego męża. Z tym, że ta kobieta jakby jest tam prostytutką i nikt nie chce z nią sypiać, no jakieś takie w ogóle dzikie rzeczy. I tu się rozpoczyna nasza historia, to jest w ogóle thriller psychologiczny. Mało taki niepokojący on jest, w sensie on jest bardzo
takie niezrozumiałe, bo my wielu rzeczy nie rozumiemy, nie wiemy o co chodzi, nie wiemy co się dzieje, ale sam w sobie nie jest jakiś bardzo straszny. Została mi jeszcze godzina, tam 2 godziny w audiobooku, czyli godzina na przyspieszeniu i zobaczymy jak to tam się potoczy. Poza tym na czytniku czytam sobie Zaginioną Lisy Gardner, tu jestem trochę oburzona, dlatego że ta książka jest promowana przez wydawnictwo Albatros jako tom pierwszy, a to jest tak naprawdę tom 5 z serii Quincy i Rainey i to widać w fabule, bo gdyby tego nie było widać, to prawdopodobnie bym nawet tego nie sprawdziła na Lubimy Czytać i bym się nie dowiedziała, że to jest tom 5. Wcześniejsze 4 tomy były w ogóle wydawane przez Amber wydawnictwo, nawet nie przez Sonię Dragę. Gdybym wiedziała to wcześniej, to prawdopodobnie gdzieś bym jakoś sobie przeczytała te 4 poprzednie, a teraz tak naprawdę już wszystko wiem, bo wiecie, zostało to tak trochę szybko przedstawione. Także to czytam, jestem mniej więcej w połowie i zaczęłam też sobie czytać Bitwę na Wrzosowiskach, czyli 2 tom Wczesnych lat zwiadowców. I to będzie w ogóle ostatnia książka Johna Flanagana, jaką mam nieprzeczytaną, więc jest mi trochę smutno, bo wiecie, ja Flanagana czytam od 12 roku życia, także... No połowę życia tak naprawdę i no trochę smutne to będzie. Także to są książki, które faktycznie aktualnie czytam. Natomiast jeśli chodzi o Rozproszone światło, to teraz Wam tak szybko opowiem mniej więcej o fabule, a później przyjdę jeszcze z takimi informacjami, dlaczego objęłam ją patronatem, z czego to wynika, dlaczego na początku nie byłam co do tego przekonana, a jak skończyłam książkę, to powiedziałam, że tak, to jest to. Otóż jest to historia Arii i nie zabrałam patronatu tylko dlatego, że główna bohaterka ma imię mojego psa. Co prawda pisze się inaczej, dlatego że tutaj Aria jest przez I, a moja Aria jest przez Y. Ale jest to właśnie historia dziewczyny, która wyjeżdża na wakacje do swojej babci, do babci, z którą miała lepszy kontakt, kiedy była dużo młodsza, teraz kiedy dorosła, no to tam z różnych względów ten kontakt nieco zanikł. No i te jej wakacje miały być wspaniałe, bo to miały być ostatnie wakacje właśnie przed wyjazdem na studia, miała je spędzić ze swoimi koleżankami, no a niestety tak się nie dzieje. No i ona... Ta babcia zajmowała się sztuką bardzo mocno, kiedy właśnie była dużo młodsza, teraz zresztą też to dalej robi, ale niestety widać już na samym początku, że ma jakieś problemy z pamięcią, że coś jest nie tak. Niestety takie typowe rzeczy, które dotykają ludzi starszych. I ona oczywiście na początku jest bardzo tak dosyć negatywnie nastawiona do tego, aż tu poznaje dziewczynę, Steph, i to jest taki... Już na początku widać, że coś tam między nimi się święci. I to jest ogólnie historia właśnie o tych ostatnich jej wakacjach przed wejściem w dorosłość, taką już wiecie, studia i tak dalej. I dużo jest tutaj właśnie o sztuce, jest też trochę o fizyce, dlatego że jak się okazuje, dziadek właśnie Ari był fizykiem, wykładał na uczelni i od tego wszystkiego się ta książka rozpoczyna. Ja jestem, tak jak Wam wcześniej też mówiłam, bardzo zakochana w tej okładce. Zresztą w ostatniej nocy w klubie Telegraf też mi się bardzo podobała ta okładka. Także tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Później jeszcze Wam przyjdę i opowiem, co w niej sprawiło, że się zakochałam i co jest takiego wyjątkowego w tej powieści, że uważam, że jest jedną z takich bardziej przełomowych młodzieżówek. Także to by było na tyle. Ja teraz czekam właśnie na koleżankę. I widzimy się później. Przychodzę trochę porozmawiać z Wami o życiu, trochę Wam opowiedzieć, co mam w głowie, jak to u mnie teraz wygląda. Jak wiecie, bo już po prostu wszędzie o tym trąbiłam, obroniłam tytuł magistra farmacji. Jestem właśnie w trakcie stażu i zanim ktokolwiek się będzie zadziwiał, że już w wakacje zaczęłam staż, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym można to zrobić, jeżeli dziekan wyrazi taką zgodę, jeżeli wcześniej złoży się wniosek i wtedy można faktycznie praktyki, staż, bo to staż jest, zacząć sobie od wakacji, wtedy kończy się go stosunkowo wcześniej, natomiast nie odbiera się wcześniej prawa do wykonywania zawodu, ponieważ studia farmaceutyczne wyglądają tak, że macie 5,5 roku.
czyli 11 semestrów. Kiedyś było to 6 lat, tak jak jest na kierunku lekarskim, z czego ten staż był płatny. Teraz jest staż bezpłatny, natomiast trwa 6 miesięcy. Niektóre staże są płatne w zależności od apteki i czy się podpisuje lojalkę. No i tak jak mówię, ja zaczęłam ten staż już sobie od 3 lipca, broniłam się tydzień wcześniej. Jednocześnie też chodzę jeszcze do pracy tej, której... Chodź. Do tej, do której chodziłam wcześniej, czyli pracuję w przychodni jako asystentka medyczna. No i tak naprawdę trochę się w mojej głowie dzieje, właśnie przez to, że się obroniłam, przez to, że jakby miałam czas na to, żeby się zastanawiać, co dalej i tak dalej. No i niestety, jak wiele osób zaraz po studiach, zaraz po liceum ma taki moment, że nie wiedzą, co będą robić w życiu, tak ja teraz niestety mnie to dotknęło trochę później, bo jednak po studiach. Nie wiem, co to będzie. To jest pytanie, które wy często mi zadajecie, czyli że co będę robiła po studiach. Ja nie wiem. Ja tego nie wiem. I jeżeli jest coś, czego się nauczyłam przez studia, to, że naprawdę w życiu niczego nie można być pewnym. I ja mogę sobie teraz coś zaplanować, a się może okazać, że to wcale tak nie wyjdzie. Więc trochę jestem po prostu przerażona, bo widzę, że to się zbliża, że to jest coraz bliżej. No ten staż też mnie trochę, wiecie, stresuje, bo ja nie ukrywam, że najlepiej to ja się czułam na położnictwie, w sensie na porodówce. Tam się najlepiej odnajdywałam, ale z drugiej strony ja też niestety zbyt empatyczna jestem, żeby to wykonywać zawodowo. Za bardzo jakby przeżywałam trudne rzeczy, które trudne sytuacje, które tam były. A niestety były. I tak się zastanawiałam, jak tutaj sobie poradzić, jak sobie zrobić, żeby było mi lepiej. I też wymyśliłam tak, że chciałabym tego Instagrama w miarę tak sobie usystematyzować, bo dotychczas był trochę taki miszmasz, czyli jak miałam jakąś współpracę, to wrzucałam do współpracy. Nie zastanawiałam się za bardzo na temat tego, czy to będzie w jakimś odstępie od innych, czy nie. Bo po prostu jak miałam, to wrzucałam. Ja sobie pilnowałam, żeby to nie było w jakimś tam wielkim natłoku, ale tak sobie pomyślałam, że w sumie skoro tak już mam wykształcenie, to jeżeli wyrazicie taką chęć, to planuję robić takie piątki z farmaceutą, w których będziemy sobie krótko na stories opowiadali o chwilkę o lekach, może o jakimś micie farmaceutycznym, typu na przykład, że wapno działa na alergię, i będę dodawała właśnie takie storyjski, żebyście wy też się może czegoś dowiedzieli. Typowo, wiecie, tak, żeby was zainteresować tematem. Niekoniecznie, żeby tworzyć nowych farmaceutów z osób, które tego wykształcenia medycznego nie mają. Myślałam też, żeby sobie zrobić to wyzwanie, żeby nie kupować książek, ale tutaj mam strasznie duży problem, bo ja nie ukrywam, że to jest tak naprawdę kupowanie książek to są jedyne pieniądze, które ja wydaję. Ja raczej innych rzeczy za bardzo nie kupuję. A oczywiście poza takimi rzeczami, wiecie, typu jedzenie czy paliwo. I tak się zastanawiałam, jak zrobić z tym sobie wyzwanie, więc jeżeli macie jakieś takie sprawdzone sposoby, jak u was to zadziałało, to chętnie je przyjmę. Też nie ukrywam, że obserwuję Matyldę. Matylda jest moją koleżanką, Matyldę Liberską. Ona prowadzi TikToka o tym, jak się uczyć TikToka i Instagrama. I ona też właśnie mówi o tym, jak sobie radzić z uzależnieniem od telefonu i w takim może stricte sensie jestem uzależniona. Co prawda nie mam, ja na szczęście nie mam tego problemu, że jak czytam, to telefon mnie bardziej interesuje, bo ja jak już zaczynam czytać, to jednak jestem bardziej zainteresowana czytaniem. Ale faktycznie jakoś tak jestem na takim rozstaju, że nie do końca wiem, co mam ze sobą robić, nie do końca wiem, jak dalej iść z kanałem, co robić, co wam pokazywać, co was interesuje, co byście wy chcieli zobaczyć, także też chętnie jakby dostanę od was jakiś feedback. Wiem, że bardzo lubicie takie serie, które wymagają ode mnie trochę więcej czasu, typu na przykład księgarzy, i tutaj planuję jutro zadzwonić do jednej księgarni, żeby się zapytać, czy chcą w ogóle wziąć udział w takim odcinku. Wiem, że interesuje was też film, w którym przeczytam książki, które najdłużej czekają na moich półkach, i to są już mam te dwie książki, już sprawdziłam je, dlatego, że przeleciałam po prostu sobie na Instastories do najwcześniejszych relacji i patrzyłam, jakie książki tam się pojawiały, i znalazłam dwie. Jedną już kiedyś zaczynałam czytać, drugiej próbowałam, ale w końcu nigdy jej nie przeczytałam, także
Taki film też się pojawi. Widziałam, że bardzo Wam się podoba też ta seria Edycja 2.0, Wy wybieracie, ja czytam. Czyli tak, że po prostu ta jedna to jest faktycznie taka bardziej popularna, którą większość osób wybiera, a druga to jest ta wybierana z komentarzy na YouTubie pod filmem z poprzedniej edycji. I w czerwcu były to Akuszerki i tak właśnie przegrywasz wojnę czasu, coś takiego. Ja ich jeszcze nie przeczytałam, więc po prostu lipcowe będą dwa odcinki, bo w czerwcu nie miałam za bardzo do tego głowy. Nie ukrywam, że też mi nie do końca pasuje, że Akuszerki są w takim wielkim wydaniu, a nie ma e-booka na Legimi. Więc to są takie serie, które wiem, że ja bym bardzo chciała pociągnąć, bo ja też się dobrze bawię, kiedy je tworzę, ale no tak jak mówię, chętnie bym dowiedziała się, co Wy chcecie i co Wy lubicie na przykład na Instagramie oglądać, bo ja nie ukrywam, że ja lubię ładne stories oglądać. I to jest tak naprawdę mój wymóg, który ja stosuję wobec osób, które sobie obserwuję. Także dzielę się tym z Wami, informuję Was, że tak to wygląda w mojej głowie. W mojej głowie jest chaos. Ja powoli staram się go posprzątać. Wymyśliłam sobie też, że będę chodziła, że sobie zrobię takie wyzwanie ruchowe, żeby robić 10 tysięcy kroków, bo ja nie ukrywam, że jakoś tak ostatnio mało się ruszam. Też się w ogóle źle w swoim ciele czuję. Widzicie, bardzo dużo jakby emocjonalnie. Cieszę się, że dalej czytam, że nie pojawiła się u mnie taka niechęć do czytania, bo przed samą obroną faktycznie coś takiego miałam, że nie chciałam. I zrozumiałam wreszcie osoby, które zawsze mówiły, że przed egzaminami nie mogą czytać, bo literki ich denerwują. I ja po prostu pierwszy raz w życiu tak miałam, pierwszy i ostatni prawdopodobnie. Więc pomyślałam, że po prostu się tym z Wami... Więc pomyślałam, że po prostu się z tym z Wami podzielę, bo też jakby to, co tutaj robię, jest dla mnie ważne. Mocno się uzewnętrzniłam, już Wam nie przerywam. Wczoraj, żeby przerwać ten mój taki analizujący nastrój, który miałam, pojechaliśmy na rowery, tak jak mogliście zobaczyć jakieś tam przebitki. Planowaliśmy zrobić naszą standardową trasę, która nam zajmuje tak mniej więcej godzinę, a ja nie wiem, co się wczoraj stało i wczoraj to ledwo dawałam radę w ogóle jechać. I tak jak zawsze, zawsze daję radę, tak dzisiaj, wczoraj w połowie stwierdziłam, że nie, że wracamy po prostu tą samą drogą, którą przyjechaliśmy na most, tam na tą taką kładkę pieszo-rowerową, bo byłam w ogóle tak wymęczona, byłam tak strasznie wymęczona, no i wróciliśmy do mieszkania i ja planowałam sobie jeszcze poczytać, planowałam Wam dograć ten odcinek, planowałam go też już od razu wstawić. Co prawda zmontowałam go, więc coś tam zrobiłam, natomiast zasnęłam. I najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że ja zapomniałam, że przecież skoro mieliśmy myty materac, to ten materac będzie mokry, kiedy ja będę szła spać, więc spałam na takim malutkim skrawku, który był jeszcze jakby był w miarę wysuszony, on był jeszcze trochę mokry, taki lekko, wiecie, wilgotny, ale tak spałam na boczku, tak żeby nie przeszkadzać materacowi w odparowywaniu tej cieczy. Dlatego dopiero teraz, dzisiaj, następnego dnia do Was przychodzę. Na szczęście mam na 12 dopiero na praktyki do apteki. Także mogę Wam powiedzieć wreszcie, co sprawiło, że tak się bardzo zakochałam w rozproszonym świetle i co sprawiło, że ta książka chcę Wam bardzo mocno polecać. I też no mam dla Was jeden egzemplarz, także powiem Wam, co trzeba napisać w komentarzu, żeby do Was poleciała ta książka. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo wyjątkowa książka, dlatego że ja trochę to, z czym ta główna bohaterka Aria się zmaga, trochę to przeżywam w jakimś tam stopniu, bo tak jak Wam mówiłam, mam taki... Nie wiem, co będzie dalej w życiu, ona też tego nie wie, natomiast ona dopiero idzie na studia, ja już trochę jestem... trochę
Ja już jestem na końcu mojej przygody ze studiami. Natomiast to jest taka książka, która mi udowodniła, że naprawdę czas potrafi leczyć rany. I to, że teraz mi się może coś wydawać bardzo trudne i rzeczy, które teraz mi skradają sens powiek, tak naprawdę za jakiś czas mogą nie mieć żadnego znaczenia i tak naprawdę mogą się okazać po prostu przystankiem w mojej przygodzie, w moim życiu, a nie być tak naprawdę, wiecie, jakimś wielkim przestojem, jakimś czymś, nie wiem, strasznym. Mogą po prostu stanowić mały, trudny, bo trudny, ale taki przystaneczek po prostu. To jest przepiękna historia też ze względu na to, że bardzo mi się podobała ta relacja babcia-wnuczka. Ja bardzo lubię takie relacje, zresztą w ogóle zawsze doceniam relacje rodzinne w książkach. Wy wiecie, że ja to bardzo lubię, to są takie wątki, które często w młodzieżówkach są pomijane, a tutaj mam wrażenie, że naprawdę ciekawie to było przedstawione, bo też to była taka znajomość, taka przyjaźń bardzo specyficzna. Ta babcia też miała, no jest taką kochaną osobą, mi się ona bardzo podobała. Też tutaj bardziej właśnie skupiamy się na tym, na nowych znajomościach, niż stricte na przyjaźniach Ari z jej dwiema przyjaciółkami, z którymi ona się bardzo mocno trzymała tam w tym swoim mieście. I co najważniejsze, to, że czasami też nam się wydaje, że my sobie nie poradzimy bez naszych przyjaciół, że jak to będzie. Wcale nie znaczy, że tak faktycznie, tak źle, tak nieoptymistycznie to się zakończy. Tutaj bardzo mocno jest poruszony właśnie ten wątek też znajomości, tych takich trudnych momentów w znajomościach. No i też odkrywanie swojej tożsamości, swojej orientacji. Bardzo jest to ważna dla mnie książka. I tak jak mówiłam, ja na początku, ja już kończąc tę książkę nie byłam pewna, czy ją wezmę pod patronat, czy to faktycznie będzie to, a później przeczytałam epilog. Epilog czytam, już Wam mówię, ile to jest, 10 lat później. I stwierdziłam, nie, to jest to, 10, nie, więcej, 15 lat później, 2008, a 2023. I stwierdziłam, to jest to. To jest dokładnie to, czego ja od tej książki pragnęłam. To jest dokładnie to, jak to się powinno zakończyć. I po prostu bez tego ta książka nie byłaby kompletna. I mam nadzieję, że więcej osób ją przeczyta, bo ona nie zbiera jakichś tam szerokich opinii, nie jest bardzo popularna. A uważam, że naprawdę na to zasługuje, bo faktycznie jest dużo takich młodzieżówek na rynku wydawniczym, ale jednak Malinda Lo trochę inaczej te młodzieżówki konstruuje. I tak jak Wam mówiłam, o ile uważam, że pokażę Wam może Ostatniej nocy w klubie Telegraf, bo może nie kojarzycie okładki. Odnosząc się do Ostatniej nocy w klubie Telegraf, to tutaj faktycznie ta historia jest raczej dla starszej młodzieży, bym powiedziała, ze względu też na to, że no tutaj są w taki dosyć brutalny sposób niektóre rzeczy pokazane. Mam wrażenie, że rozproszone światło pod tym względem jest nieco bardziej takie delikatne. Ta książka jest faktycznie inna, więc ja bym Wam rekomendowała zacząć sobie może od Rozproszonego światła, a później sięgnąć po Ostatniej nocy w klubie Telegraf i dać mi znać, która Wam się bardziej spodoba. Obie te książki są naprawdę wspaniałe. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem Ostatniej nocy w klubie Telegraf, jak ją czytałam. W ogóle się nie spodziewałam tego, że aż tak mi się spodoba. No i warto na pewno po obie sięgnąć. I dzięki wydawnictwu Winnie mam dla Was dodatkowy egzemplarz. Także możecie mi dać znać, co najbardziej lubicie w młodzieżówkach w komentarzu na dole. Ja wybiorę po tygodniu, czyli w następną środę, jedną osobę i odpowiem na ten komentarz. A później się jakoś tam dogadamy jak z wysyłką. To tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Bardzo, bardzo Wam polecam. Daję serduszko. I tyle. Nic nie czytałam już, bo nie miałam kiedy, bo spałam. I ja lecę domontować ten film, wstawić go tak, żebyście mogli sobie go dzisiaj obejrzeć. I tak jak mówiłam, zachęcam Was do wzięcia udziału w rozdaniu. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!